Dzień dobry Państwu, nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, w którym opowiem Wam o jednym moim zachwycie i o jednym moim takim zniesmaczeniu. O zapachach dwóch, które poznałam całkiem, jeden z nich poznałam całkiem niedawno, a drugi znam, kocham, ale dlatego, że razem tworzą rodzinę zapachową Creed Aventus, pomyślałam, że powiem o nich po prostu razem. Już kiedyś mówiłam o zapachu męskim Creedzie, aczkolwiek był to jeden z moich pierwszych filmów, więc pozwolę sobie po prostu o nim wspomnieć jeszcze raz. Zacznę od mojej nienawiści. Zapach, który mnie absolutnie zniesmaczył. Zdziwiona jestem, dlatego że zakochałam się w męskiej wersji. Pomyślałam, że damską, jak poznam, tylko pewnie będzie to strzał w dycha. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Co my tutaj mamy? Otóż na początku, na otwarciu mamy mnóstwo, słuchajcie, akordu chemicznego. Chemicznego, mocnego, wyraźnego i co to jest? Doczytałam, że jest to paczula w otwarciu. To jest coś bardzo dziwnego, rzadko spotykanego, żeby paczula znalazła się w nutach otwarcia. Czyli mamy paczulę zblendowaną, słuchajcie, z lekkimi rzeczami, z cytrusami, z owocami, z jabłkiem, zielonym jabłkiem, z brzoskwinią, z czarną porzeczką. Delikatnie gdzieś tam błyszczy jakiś akord kwiatowy. W rezultacie pierwsze 15 minut zapachu to jest, słuchajcie, akord, który ja znam bardzo dobrze. To jest akord trwałej ondulacji. Te z Was pewnie, które mają tyle lat co ja albo więcej, to wiedzą, jak pachnie taki płyn do trwałej ondulacji. I uwierzcie mi, pierwsze 15 minut życia na mojej skórze Aventusa Horhair to właśnie akord tej trwałej ondulacji. Jest to mocno wyraźny, taki bardzo chemiczny zapach. Zapach takiej ciekłej nafty, ale słodkiej i balsamicznej nafty. I ja już wszystko wiem, bo doczytałam, dlaczego to się tak dzieje. Słuchajcie, zaraz za chwilkę w nutach serca mamy styraks. A styraks to jest nic innego, właśnie jak akord takiej nafty, naftaliny. Ciepłej, balsamicznej, lekko takiej, słuchajcie, zblendowanej z różnymi akordami kwiatów, aczkolwiek jest to nafta. Więc może Wam się to wydawać dziwne, ale niszowe zapachy zazwyczaj są niszowymi zapachami, dlatego właśnie, gdyż nie mają się podobać ogromnej społeczności. Mają być szczególne, mają być wyróżniające się na tle innych zapachów, mają być nie dla mas, więc może tak po prostu naturalnie wyszło, że Creed Aventus Horhair nie pachnie dla każdego nosa dobrze. Dla mojego na pewno nie pachnie dobrze. Mimo wszystko Creed Aventus for him znalazł się po prostu na listach bestsellerów, mimo tego, że cenę ma astronomiczną. Więc za chwilkę zblendowane nuty nafty, nuty właśnie, słuchajcie, trwałej ondulacji, zmieniają się delikatnie, balansują gdzieś na pograniczu właśnie nut kwiatowych. Mamy tutaj naprawdę duży bukiet kwiatów. Ale jakie to są kwiaty? To są kwiaty takie troszkę, słuchajcie, ocukrzone, takie troszkę wiadomo, dosłodzone wanilią, ale tak jakby trochę przykurzone, może nie do końca chciałam to powiedzieć, bo nie chcę powiedzieć, że ten zapach jest po prostu zły, on mi się nie podoba, to nie jest mój gust. On jest jakby trochę robiony właśnie na potrzeby rynku takiego wyzwolonego. Kobieta, która pachnie Aventusem, musi czuć swoją moc taką i taką inność. Ona może ta recenzja, mimo wszystko, że ja tutaj będę mówiła o tym, czego ja nie kocham, nie lubię, nienawidzę, to będzie tak naprawdę zachęcać Was do tego, żeby sprawdzić, jak pachnie Creed Aventus. Nie przeczę, że tak nie będzie, gdyż mi tutaj ten zapach trochę jakby przeszkadza i trochę jakby budzi we mnie kontrowersję. Wiecie, z czasem, kiedy właśnie mija już ta nuta trwałej ondulacji, on jest na mojej skórze gęsty, esencjonalny, naftowy, balsamiczny, ale jeszcze jest też kwiatowy. Mamy tutaj nutę bzu, mamy tutaj nutę może nawet konwali. Trudno mi powiedzieć, jest to też nuta róży, takiej róży różowej. Ja sobie widzę tą różę mokrą, taką wilgotną, po deszczu. I jest to też tak delikatny, słuchajcie, delikatne takie wspomnienie czegoś dobrego, dobrej jakości, dobrej klasy zapachu. Czyli kobieta, która pachnie Creedem Aventusem,
To kobieta właśnie taka wyróżniająca się na tle innych kobiet, klasą, urokiem osobistym, takim spełnieniem chyba własnym, taką pozycją może. Jest to zdecydowanie zapach taki, taki wyuzdany, nie do końca chciałam to powiedzieć, taki szczególnie wyróżniający się. Mamy po prostu nuty tych kwiatów zblendowanych właśnie z tą nutą nafty i jeszcze, słuchajcie, gdzieś tam się tkwi i tli akord takiej delikatności brzoskwini, takiej puszystości brzoskwini. I właśnie ta brzoskwinia z nutami Morelli być może daje nutę nam vintage, ale to nie są zapachy vintage na zasadzie takiej jak na przykład Dior Dune, że tam czujemy ten akord brzoskwini albo tresor klasyczny od Lancôme, tylko tutaj ta brzoskwinia daje takiej puszystości. Gdyby jej nie było, to zapach byłby płaski, nie byłby taki, słuchajcie, pracujący różnorako. W ogóle tutaj naprawdę ogromny ukłon do tego, jak ten zapach się zmienia, jak on ewoluuje na naszej skórze. Na mojej skórze on się zmienia totalnie, diametralnie. Od, mówię, takich mocnych akordów, bardzo chemicznych, do akordów bardzo kwiatowych, przez akordy właśnie takie bursztynowe, aby potem na naszej skórze zostać już takim delikatnym, takim subtelnym niuansem właśnie balsamicznym. Więc ja polecam, myślę, że tutaj warto sprawdzić na własnej skórze, zobaczyć, jak te nuty przenikają przez Waszą skórę i ile tych nut zdążycie wychwycić. Czy zdążycie wychwycić właśnie nutę trwałej ondulacji, czy nutę nafty, czy też tej kremowości. Ja Wam życzę jak zwykle testowania i oczywiście w komentarzu napiszcie mi, jak Wy odbieracie ten zapach, jak tylko Wam się uda go gdzieś powąchać i poczuć. A wracając do tematu, dla mnie zapachu najpiękniejszego męskiego ever, po prostu ever, to jest to właśnie prezent dla mojego męża, który otrzyma ode mnie. Nie chciałam go otwierać, bo no, nie wypada, prawda? Nawet na poczet recenzji. Będzie to zapach dla mnie przede wszystkim niesamowicie minimalistyczny. Bardzo dobrze taki, słuchajcie, skomponowany, tak w szczególności z każdym po prostu idealnym komponentem do idealnej chwili wkomponowanym. Tak jakby można było sobie wyobrazić idealne perfumy, to właśnie dla mnie Creed for Men pachnie idealnie. Jest tutaj wszystko czyste. Wszystko jest niesamowicie krystalicznie dobrane. To jest takie płótno, które jest uplecione idealnie. Po prostu, wiecie, nie da się tutaj do niczego doczepić. Mamy w akordach głowy delikatne, świeże, subtelne, takie również minimalistyczne i również takie jakby krystalicznie czyste, transparentne nuty. Nuty świeże, nuty właśnie, które mamy odbrane za pomocą świeżych owoców, świeżej bergamotki, cytrusów, jabłka, ananasa. Mamy to wszystko gdzieś tam niesamowicie dobrze zblendowane, słuchajcie, pomieszane, splecione z nutami mocnymi, wyraźnymi, z akordami bardzo takimi intrygującymi, sensualnymi. I słuchajcie, jak to jest zrobione, że ten zapach tak pachnie, tak lekko i tak, słuchajcie, idealnie przeplata się z tymi nutami ciężkimi. Otóż jest tutaj zawarta molekuła Damascon. Jest to taka molekuła, która idealnie tworzy wiązadła pomiędzy świeżymi akordami a akordami bardzo intensywnymi. I ona, tworząc te powiązania, daje jeszcze oprócz tego, że ona sama jest idealnym jakby klejem do tych akordów lekkich i ciężkich, ona sama w sobie jest pachnąca. Ona pachnie delikatnie różano, delikatnie tytoniowo i delikatnie drzewnie. Więc jak mamy tam gdzieś w bazie jeszcze umieszczony właśnie bursztyn, ambre, takie bogactwo męskich składników, to jeszcze w dodatku, słuchajcie, akord tytoniu, czystego tytoniu gdzieś przeplata. Także jest to naprawdę dzieło sztuki. Jest to zapach, który moim zdaniem Oliver Creed zrobił po prostu, no nie wiem, jako swój chyba taki najbardziej po prostu idealny, najbardziej idealnie odwzorowuje zapach perfum, jakie może mężczyzna nosić, aby być wodzicielem.
Po prostu dla mnie to jest taki idealny zapach, więc ja do tego zapachu bardzo lgnę. Mi on niesamowicie gra. Mam marzenie, żeby kiedyś stworzyć sama zapach podobny. Bawiłam się kiedyś z różnymi eksperymentami. Może kiedyś przyjdzie na to czas, że stworzę, wiecie, w swoim własnym, tak tutaj domowym zaciszu zapach, który będzie podobnie błyszczał, ale będzie damskim zapachem, że będzie taką miał czystość, świeżość i właśnie połączeniu będzie z taką intensyfikacją, zapachą takiej ambrowości i takiej grzeszności wręcz. Może kiedyś marzenia trzeba mieć, żeby wiedzieć, jakie je spełnić. Dziękuję Wam pięknie, ale się rozgadałam. I dziękuję i zapraszam następnym razem. Do usłyszenia.